Witajcie w dzisiejszym poradniku zarobkowym. Pokażę Wam, jak zarabiać miliony na zleceniach ochrony, zwanymi również kontraktami. Więc tak, na samym starcie zacznijmy sobie od tego, jakie są wymagania. Żeby móc zacząć przygodę ze zleceniami ochrony, musicie mieć kupioną agencję, które są w tym tygodniu tańsze o 40%. Ja najbardziej polecę Wam tą agencję, którą posiadam. Jest ona najbardziej wysunięta na północ. Jest to najlepsza lokalizacja z tego względu, że po prostu dużo zleceń ochrony robi się w Sandy Shores. Jak już macie agencję, musicie mieć w niej kupione również mieszkanie. Jest to bardzo ważne, musicie to mieć, bo bez mieszkania będziecie zarabiać mniej kasy na godzinę. Przejdźmy teraz do zarobków, ile się na tych zleceniach ochrony zarabia na godzinę i zarabiać tak mniej więcej około 800 tysięcy. Jest to całkiem fajna kasa dla graczy solo, którzy kiedyś grali Cayo Perico, a teraz potrzebują jakiejś alternatywy. Jak jest premia teraz dwa razy kasy RP, gorąco polecam sobie skorzystać z tego, bo po prostu możecie około 800 tysięcy na godzinę zarabiać w 100% solo. Zalogujmy się teraz w komputerku i przejdźmy sobie do tego, jakie zlecenia warto robić, a jakich nie. Weźmy sobie na zlecenia ochrony. Tak, ja mam tutaj akurat ochronę aktywów, więc się idealnie składa. Nie róbcie nigdy tego zlecenia dlatego, bo ono jest bardzo długie i w czasie tego zlecenia ochrony możecie zrobić dwa inne. I nawet jakby było ono za ponad 100 tysięcy, nie róbcie go pod żadnym pozorem, bo po prostu się nie opłaca. Jest jeszcze jedno zlecenie ochrony, którego ja akurat nie mam do wyboru. Jest to eksterminacja członków gangu. Nie róbcie go, bo tak samo jest ono bardzo długie. I jeśli chodzi o zlecenia ochrony, mają one różne poziomy. Jak widzicie, mam tutaj profesjonalistę, specjalistę i zaś profesjonalistę. Zrobimy sobie specjalistę za 106 tysięcy. Maksymalny poziom to jest specjalista plus. Jest on za ponad 130 tysięcy, więc fajna kasa, naprawdę. Bardzo fajna kasa i możecie na tym sobie zarabiać bardzo fajne pieniądze. Oczywiście te misje ochrony trochę trwają, jest też po nich delay czasowy, no ale w tym poradniku pokażę Wam, jak ominąć ten delay czasowy. Delay czasowy jakby co wynosi 5 minut, więc jest naprawdę bardzo długo. I też ktoś może wpaść na taki pomysł, żeby może robić sobie łowcę głów albo jakieś misje Starobite'a. Nie róbcie tego. I Wam pokażę lepszy sposób na ominięcie delaya czasowego. No ale teraz Wam jeszcze pokażę, ile czasu zajmie mi to zlecenie ochrony. Więc dobra, udajmy się do baru Tequilala. No i dobra, jesteśmy teraz pod barem, ale ważna rzecz, wejdźcie sobie w prezesa Securo Surf, w umiejętności wejdźcie sobie pancerz, bo Wam się on po prostu przyda tutaj przy tym zleceniu ochrony. I tak samo testosteron, warto z niego korzystać, żeby po prostu nie ginąć. I tak samo warto mieć po prostu wszystkie przekąski uzupełnione na maksa, bo jak giniecie, robić to po prostu dłużej. A warto to robić po prostu najszybciej, jak się tylko da. No i tutaj mamy teraz rzeź. Ja zrobię chyba cięcie, bo nie ma sensu, żebyście oglądali tą rzeź. No i dobra, to prawie wszystkich powybijałem. Teraz mam mało zdrowia, uzupełnię sobie przekąski po prostu, żeby zdrowie uzupełnić. I warto po prostu mieć przekąski do tych misji. Już tutaj wszystkich powybijałem, praktycznie otworzę sobie save. I wezmę to, co miałem wziąć. Ten naszyjnik. Odbierzemy naszyjnik. I wychodzimy stąd. Wezmę sobie broń. I idziemy na górkę i wychodzimy stąd. Oczywiście warto korzystać z opresora MK2, żebyście po prostu szybciej robili te misje. Tak samo warto korzystać z helikoptera Buzarda, jeśli macie na przykład ratunek klienta, bo tego po prostu klienta, którego ratujecie, lepiej wziąć do helikoptera niż do auta, bo helikopterem szybciej pokonacie po prostu dystans, do którego macie go dostarczyć. No i dobra. Ja tutaj już dostarczę to sobie, ten naszyjnik do agencji i zarobię za to 15 tysięcy w łatwym czasie, znaczy w szybkim czasie. No i w agencji pokażę Wam fajny lifehack z przekąskami. Więc dobra, niech się skończy taka scenka z Franklinem, Wam to zaraz pokażę. No i dobra, udajmy się teraz na dół. I tutaj jest taka miska, nie? Podejdźcie sobie tutaj i widzicie, mam te przekąski bezpłatnie. Więc dobra, korzystam z tego i biorę sobie przekąski na maksa.
i polecam Wam gorąco robić to samo. I teraz tak, pokażę Wam, że mam delay czasowy, żeby było na tych po prostu zleceniach ochrony. Pokażę Wam teraz trik, co zrobić, żeby po prostu delay czasowego nie mieć. Ten delay czasowy wynosi 5 minut. Nie wiem, czy Wy go zobaczycie, raczej nie, ale można sobie to łatwo zmierzyć, że od jednego zlecenia do drugiego musicie odczekać 5 minut. Więc dobra, wejdźmy sobie tu, jak widzicie, nie mogę nic odpalić. Nic nie mogę odpalić. O, jest eksterminacja gangu. Nie róbcie tego zlecenia pod żadnym pozorem, bo ono jest bardzo długie. 92 tysiące płaci dużo, ale i tak się go nie opłaca robić. No i dobra. I co robimy, żeby po prostu odczekać ten delay czasowy, właściwie żeby go ominąć? Odszukujemy sobie nową sesję i publiczną i idziemy sobie do sesji publicznej. I ważne, mogę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz przed tym. Musicie mieć po prostu ustawione odrodzenie na agencję, żeby po prostu nie czekać. A właściwie po to, żebyście po prostu nie tracili czasu, żeby Was respiło w agencji. Jak mnie załaduje, pokażę Wam zaraz, jak ustawić sobie odrodzenie w agencji. Tak, dobra, jestem już w sesji publicznej. Wchodzicie sobie w menu interakcji, czyli M na PC. I na odrodzenie dajcie sobie agencję. Musicie mieć po to właśnie mieszkanie. No i dobra, mam to. I teraz robimy, zaś idziemy sobie na online, odszukaj nową sesję, sesja dla zaproszonych i tak OK dajemy. No teraz nas akurat załaduje bardzo szybko, bez po prostu sesja dla zaproszonych. No to sesji dla zaproszonych ładuje nas po prostu bardzo szybko. Udajemy się teraz do komputerka, jak zaraz zobaczycie, dzięki temu trikowi nie mam delayu czasowego. Jest naprawdę kozacki trik. No i teraz idziemy sobie do komputerka w moim biurze w agencji. Jak zobaczycie, zaraz nie będę miał delayu czasowego. Nie wiem, czy ten trik można nazwać glitchem, czy nie jest to glitch. No ale Rockstar raczej Wam nic za to nie zrobi. Zresztą ja sama pod 1900 poziom z tego korzystam. Nic mi nigdy Rockstar za to nie zrobi, więc Wam raczej też nie powinien nic zrobić. No i dobra. Jak widzicie, mogę przyjąć już zlecenie. Wezmę sobie likwidację aktywów za 103 tysiące. Bo nic innego mi się raczej nie opłaca brać. Tak, likwidacja aktywów, dobra, weźmy ją sobie. Jest to fajne, szybkie zlecenie, zajmuje ono około 5 minut. I też jeśli nie macie ukończonych 200 zleceń ochrony, polecam Wam gorąco grać to teraz, z tego względu, żebyście po prostu mieli 20 tysięcy czy 48 minut. Bo taką właśnie nagrodę Rockstar daje dla tych, którzy ukończą 200 zleceń ochrony. Jest to bardzo fajna kasa, nie musicie nic robić. Musicie po prostu odbierać kasę ze sejfu i pilnować, żeby nie było jej tam więcej niż 250 tysięcy. Właściwie można powiedzieć, że raz wykonacie robotę, którą ja wykonałem i potem już macie przez całą grę wielkie tony po prostu darmową kasę. No i dobra, dolećmy sobie teraz do tego miejsca, gdzie mamy po prostu śledzić gościa. Ja zrobię tak, żeby on mnie wykrył z tego względu, żeby po prostu jechał szybciej. Jest to oszczędność czasu i lepiej tak robić, żeby Was on po prostu wykrył. Kolejny taki protip. Bo jak on Was wykryje, szybciej dojedzie tam, gdzie ma dojechać. No i Wy po prostu szybciej zrobicie wtedy swoje zlecenie ochrony. No i dobra, to po prostu zrobię chyba teraz cięcie. Nie będę Wam pokazywał całej trasy, bo nie ma to sensu, po prostu mi się wydaje. Nie chcę sztucznie przedłużać tego filmu. No i nasz cel już dojechał tu, gdzie miał dojechać. On po prostu wszedł tam na dół, do tego budynku. Zobaczcie sobie, gdzie to jest na mapie. Jak widzicie, ogromna trasa to była pokonana. Jeśli mielibyśmy go śledzić, trwałoby to bardzo długo. Dlatego lepiej było, żeby on nas po prostu wykrył. No i położymy jeszcze ostatnią bombę sobie tutaj. No i po prostu mamy teraz czas 30 sekund i musimy po prostu opuścić to miejsce. Łatwe, proste, 100 tysięcy. Oczywiście trafiła mi się tutaj dosyć słaba misja pod tym kątem, że no ten cel, który miałem śledzić, miał dosyć długą trasę do pokonania. Bo czasami są po prostu, i zwykle tak jest, że po prostu w mieście będzie nasz cel się chował. I po prostu takiej odległości wielkiej nie będzie. No ale no cóż, trafiło mi się akurat gorzej na odcinek. No i dobra, jak widzicie, mam 4 gwiazdki pościgu policji, no ale oni mnie w ogóle nie widzą. Mam opresora MK2 i zgubię to całkiem szybko.
I jak zgubię gliny, po prostu na tym to już będzie koniec tego zlecenia ochrony. I po ukończonym tym zleceniu, co robimy? No zaś po prostu wychodzimy sobie w online, odszukaj nową sesję, sesja dla zaproszonych i po prostu wchodzicie sobie na sesję publiczną, a potem szybko przelogowujecie się do sesji dla zaproszonych. Jak macie ustawione odrodzenie w agencji, to po prostu oszczędzacie sobie czas. Od razu potem sobie schodzicie na dół i idziecie do komputerka w agencji, żeby po prostu odpalić kolejne zlecenie ochrony. No i dobra, zlecenie ochrony ukończone, zarobiłem 103 tysiące. Ile to trwało wszystko? Może z 6 minut? Nie trwało tak już długo, ale zarobiłem bardzo fajne pieniądze. No i dobra, to już było wszystko, co miałem wam do pokazania w tym filmie. Trzymajcie się do następnego filmu, pa pa.